Siemano, kolano, chłopacy. Cześć. W tym filmie pogadamy sobie o takim temacie, który jest dosyć ciężki. Nie powiem, że nie. To jest dosyć taki trudny temat, ponieważ rozmawiamy o potencjalnym zbankrutowaniu w sumie chyba największej organizacji w tym momencie, jeżeli chodzi o CS-a. No chyba, że... Znaczy, zależy jak to chce patrzeć, ale chyba największej. Z takimi naprawdę potężnymi sukcesami. Zresztą zwycięzcy Majora w Antwerpii, więc to samo za siebie już mówi. No i będziemy rozmawiać o potencjalnym ich upadku, który może się wydarzyć. Na samym początku. Skins Monkey. Strona do wymieniania swoich skinów, która zorganizowała razem ze mną konkurs. Wyzwanie dla was. Kto najwięcej zarobi na małpie i to udokumentuje screenami, dostanie 500 ziko, a ten, kto będzie drugi w kolejności, dostanie 75 dolarów. Za to każda osoba, która wpłaci 10 dolarów do 19 listopada, bierze udział w losowaniu o dokładnie 50 dolarów na stronie. Myślałem, że dropy. Kurczę, to by było fajne. Oczywiście strona nie wlicza naklejek, więc można w ten sposób sobie zarabiać. No i tyle, no nie? Przechodzimy do materiału. A więc, w ten sposób wygląda wykres, jeżeli chodzi o face. Jakby, powiedzmy sobie w ten sposób. Jest to zabawne całkiem. To jak się patrzy, z jakim tempem ta organizacja traci swoje, że tak to powiem, no traci swoją wartość tak naprawdę. W przeciągu 5 lat, no to praktycznie załamanie tej wartości jest gigantyczne. Widzicie sami, 98%, więc trzeba przyznać, że jest to spadek potężny. No i kwestia jest następująca. Chyba Nasdaq powiedział do Face tak, albo inwestorzy, albo Nasdaq, nie wiem. W każdym razie ktoś wydał takie polecenie. Panowie. W momencie to się wydarzyło w okolicach... Nawet nie... Aha, to było w... Muszę teraz na szybko to przeliczyć. W maju? Chyba w maju. No. Albo w kwietniu, po sprawozdaniu finansowym pewnie. Czyż nie wiem, czy wszyscy mają 30. Wiem, że w Polsce jest 30, ale czy wszędzie, to nie wiem. W każdym razie, pół roku temu, no o to chodzi, pół roku temu, została im dana taka informacja. Panowie, do końca roku wasze akcje mają być warte, znaczy nie do końca roku. Pół roku temu powiedzieli, za pół roku, o, w ten sposób, za 6 miesięcy. Macie 6 miesięcy na to, żeby wasze akcje były warte 1 dolar. Koniecznie. Jeżeli nie będą warte 1 dolar, to znikacie z giełdy. Czyli wtedy Face by sobie zbankrutowało. Po prostu. By walnęło. No, w ten sposób. No i jak możecie zauważyć, to niestety, ale żeby do 1 dolara odbiła akcja, to nie jest tak jak na Steamie, że nagle przyjdzie 15 ludzi i powie, hehe, kupię se. To tak nie jest. W sensie, cena akcji jest zupełnie czym innym niż cena jakiegoś towaru. Tu uwierzcie mi, że wartość jest wyliczona co do informacji, które istnieją w sposób perfekcyjny na tej zasadzie. Tu dosłownie tu nie ma opcji na to, że oni coś policzyli źle. Jeżeli tyle pisze, to tyle jest. I o to chodzi. No i przechodzimy do Steama. I mówimy tak. Panie XD, w to. Jebać to. Liczą się naklejki Face Clanu. No i jaka jest sytuacja? Jeżeli Face, że tak to powiem, walnie na główkę, jeżeli chodzi o organizację, no to plus minus stanie się z nimi to samo, co z Copenhagen Flames, nie? Że nagle po prostu wydupcy te naklejki. O ile, nie wiem, myślę, że w okolicach dwukrotności na samym początku, po czym one spadną. No i teraz sytuacja jest następująca, że Face może się jeszcze ratować takimi rzeczami, jak na przykład wyprzedaniem Twistsa do Arabii, do Falcons dokładnie. No i to jest, jakby ja nie sądzę, że to jest opcja, tylko to jest potrzeba, jeżeli chodzi o tę organizację. No wiadomo, zwolnienie budżetu płacowego, z drugiej zaś strony to jest po prostu gdzieś tam trochę... No, troszeczkę pieniędzy za to im wleci na konta, nie? W ten sposób.
Noah Twists to nie jest byle kto, tylko to jest osoba, która na Antwerpie ma dokładnie, dosłownie najlepiej naklejaną naklejkę, jeżeli chodzi o autografy w hologramie. Jedyna osoba, która chyba przekroczyła, znaczy nie, tam jest jeszcze Inters i chyba tyle. Które to są jedyne naklejki, które przekroczyły 20% z całego supply'u, jeżeli chodzi o naklejalność. W każdym razie Twist rzeczywiście dominuje tę statystykę, trzeba to przyznać. No i tu też jest potencjalna inwestycja, bo najzwyczajniej w świecie tych naklejek nie jest mało, ale jest ich najmniej ze wszystkich innych. Także to warto gdzieś sobie odnotować. W sensie przynajmniej, no możliwe, że jakiś kontenders, w jakich mniej otwierali, to jest mniej, nie? Ale rozumiecie przecież, o co chodzi. Potencjalnie jest ich najmniej. To może w ten sposób. No i tak to wygląda. No i teraz z tej perspektywy. Czy warto inwestować w Face? Ja bym to powiedział w ten sposób. Jakby, jeżeli uważasz, że Sztokholm, Antwerp czy Paryż oddadzą, to według mnie to jest nieważne, w której z naklejek wśród wymienionych tam wszystkich będziesz miał swoje pieniądze. Jedyne co, to może jakiś mały scholar ze Sztokholmu może być mniej rentowny niż reszta. Za to wszystko inne już działa na zasadzie, wiecie, no można sobie gdzieś tam mówić, że pewnie Vitality będzie mniej wyskokowe niż Sharksy, albo Movistar Riders będzie bardziej skakało do góry niżeli jakiekolwiek inne rzeczy, w sensie na przykład niżeli Virtus Pro, i można sobie takie rzeczy mówić i tak dalej, bo można powiedzieć, że no Heroic w ogóle z Heroic jest podobna sytuacja, to zabawne, no Heroic ze Sztokholmu i z Paryża mają tak bardzo zróżnicowaną cenę, że jeżeli jedna zacznie lecieć do góry i gonić ją będzie druga, to wtedy no one się nie pokryją. To można sobie tak gadać, nie? Ale overall nieważne w co, jeżeli wierzysz tylko w ten event, nieważne w co wrzucisz, to będzie na plus, jeżeli się sprawdzą twoje słowa. Więc czy warto jest kupować Face? No ja powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli uważasz, że event, z którego Face kupujesz, ma potencjał, to reszta nie ma znaczenia, a ta sytuacja Face jest jedynie bonusem, tak jakby. Która gdzieś tam wzmacnia pozycję Face krótkoterminowo, nie? Że to się może załamać. W ten sposób. Więc jakby jak dla mnie... Dla mnie to jest spoko dywersyfikacja po prostu, nie? Gdzieś tam ich mieć. Może wygrają jakiś turniej jeszcze... To by było ciekawe, to też by akurat dodało. Chyba dzisiaj nawet mają finał do zagrania, bo jest EM Sydney, nie? No, ale czy to zmienia jakoś bardzo mocno ich pozycję i tak dalej, jeżeli chodzi o te rozgrywki? No w tym momencie nie, bo nie ma konsumpcji na rynku. Jakby była, to może by tak było. No, to tyle. Co tu więcej powiedzieć w sumie? Ciężko, ciężko. No, to miłego tam. Dnia.